W małym mieście, bardzo zdrowym uzdrowisku. W cichym mieście, gdzie przy drodze jest kościółek. Koło rzeki na niedużej przyurwisku. Dla zmęczonych starych ludzi jest przytułek. Grają w damkę, spacerują, dyskutują. Dożywianie o 15 najpierw dzwonek. Starsza pani ma na szafie żółtą klatkę. Lecz w tej klatce już nie śpiewa jej skowronek. Czyści starzec srebrną fifkę w pudełeczku. Sprawdza drugi okulary czy przetarte. Zdążył cicho zasnąć jeden w swym łóżeczku. Panie radco pyta, czemu okno jest otwarte. Wreszcie ranek wstaje, lekki, rześki, biały. Wstają wszyscy lewą nogą, prawą nogą. Na śniadanie dzisiaj klejk jest doskonały. To jak to, lecz klejk wszyscy spożyć mogą. Płynie sobie lekki żywot, choć nudnawy. Tylko w piątki poruszenie na niedużej. Każdy pcha się, choć nie dojadł jeszcze sprawy. Bo przychodzi czasopismo, żyjmy dłużej.